Witam wszystkich, ja jestem Krwawy Joe i dzisiaj pogramy sobie w Apes Odyssey. Już wiem, jak mam to zrobić, więc myślę, że nam powinno pójść dosyć łatwo. To jest zaplanowane wszystko. Więc tak, ten biegnie za nami. Daje nam wystarczająco dużo czasu, żebyśmy tu wskoczyli, tak właśnie. I tak, teraz wykonanie, co nie? Największe wyzwanie nam sprawia tutaj trafić do ostatniej dziury, tak jakby to powiedzieć. Okej, wzięliśmy sobie muzyczkę. Dobra, lecimy. Tak. Włączamy sobie właśnie tą ostatnią dziurę teraz. Jak pociągnę za tą dźwignię, to spadnę na dół. Na bank. Okej. No i zapalamy sobie żyrandol. I powinno pójść bez problemów teraz, tylko zobaczymy, jak to będzie z wykonaniem. Tak jest. Perfekcyjnie. I mamy w takim razie... Aha, tutaj muszę jeszcze zagrać. Miałem chwilę takiego wahania, czemu te drzwi nie są otwarte, ale przecież... Bez dzwoneczka się nie obejdzie. No i tak właśnie mamy już tą część jakby z głowy. Zobaczmy, co mają tutaj nam do zaprezentowania. Tutaj na kamieniu jest narysowane, że musimy uciekać. Wygląda na to, że... Tutaj będziemy mieli pojedynków trochę. A więc wam pokażę ten pojedynek. No i tak właśnie wygląda prawo dzikich stworów. Ale miałem farta. No dobra, tutaj się biją. Dawaj. Okej. I tak właśnie jesteśmy skazani na łaskę dzikich stworzeń prastarych świątyń krainy Mudokonów i innych. Ciężko tutaj z kimkolwiek negocjować, trzeba po prostu je wyczuć. Dlatego zdarzy się czasami, że będziemy powtarzać, ponieważ... No cóż... Czasami ciężko wyczaić w ogóle zachowanie tych stworów. No i tak, teraz mamy drzwi niby otwarte, tylko problem, żeby on tutaj mnie nie zabił. Ale poszedł sobie na inny ekran, więc powinienem zdążyć. Dobra, i mamy kolejną zagadkę zrobioną. No i super, teraz pora na następne drzwi. Co my tu mamy? Dobra, tutaj sobie biegniemy. O, proszę. Kurde, aż szkoda, że pociągnąłem za tą dźwignię. Mogłem je teraz zostawić. Dobra, uciekam stąd. Tutaj muszę wjechać na górę na pewno. Oj. Może jego tam na dół sprowadzimy. Fajnie, jak już by tam został.
bo ja bez tej windy stąd chyba nie wyjdę jakoś bezpiecznie. Dobra, tutaj będziemy mieli chyba muzyczkę. A tutaj... Tutaj jest tajemne przejście. No, mógłbym spróbować w sumie... zrobić. Tylko widzę od razu, że nie ma checkpointa. Więc jeżeli się nie uda, to już nie powtarzam, bo to będzie trwało wieki po prostu. Żeby zrobić tak jakby dwie zagadki za jednym zamachem, to jest misja, dlatego... Dlatego mówię, największą satysfakcję dla takich misjonarzy, którzy chcą zrobić 100% tej gry, czyli uwolnić wszystkie mudokony, to właśnie będzie... zabawa właśnie w takie rzeczy. Ale dobra, tego możemy już uwolnić. Aj, szkoda, że nie nacisnęło się, nie, już było całkiem nieźle. Ogólnie ta zagadka nie powinna być jakoś mega trudna, ale nie chciałbym wam tutaj zajmować czasu na to, jak będziecie patrzeć, jak najpierw psuję coś tutaj w podstawowej zagadce, a później psuję coś jeszcze tam i w ogóle przechodzę jedną, tak jakby, wiecie, jedną planszę, kurde, 40 tysięcy razy, bo... albo tutaj coś sknocę, albo tam, także ogólnie zabawa jest przednia, polecam wszystkim, ale to jeżeli ktoś chce, ja wam tutaj tego po prostu nie będę robił. Tak jak wspominałem gdzieś tam w pierwszym czy drugim odcinku, wszystkich nam się chyba nie uda niestety uratować. Chyba niestety, na pewno. Dobra, ten niech jedzie na dół i teraz będziemy mieli mały dylemat, jak już zapalę... znaczy jak już zagram sobie muzyczkę, nauczę się muzyczki. Teraz tam są na dole dwa skraby. I one się pewnie będą ze sobą bić. Ja bym się bardzo cieszył, gdyby najpierw biły się między sobą, a nie mnie. O! Proszę. Teraz my, nie zwlekając, uciekamy stąd. Przedostaniemy się na drugą stronę. I mamy wyjście otwarte. Także mamy kolejną zagadkę już zrobioną. Proszę ja was. Idzie nam to całkiem sprawnie. Jak na razie. Skraby są spoko ogólnie, już wspominałem chyba o tym. Mają takie trochę większe jakieś... Wydają się bardziej takimi wojownikami, coś w tym stylu, z jakimiś, powiedzmy, zasadami czy coś. A te takie paramity, to takie wise'y też już kompletne po prostu. Brzydkie i w ogóle wszystko co najgorsze. Nawet bym tam nie zjadł tego ciasta, co to z nich jest zrobione podobno. Podobno niby dobre, ale ja bym nawet nie spróbował. A ciasteczki ze skrabów normalnie, więc szamo. Bardzo chętnie. Może kiedyś zrobię. A jak zrobię, to nagram to i pokażę wam. Możecie być tego pewni. A tymczasem nie pozostaje nam nic innego jak biec. Nawet nie wiem, co jest na następnym ekranie. O. Zapaliliśmy sobie żyrandol, chyba tak? Zagraliśmy sobie muzyczkę. I no cóż, pozostaje nam przynęta i biegniemy teraz. Aj, to było takie proste, że aż nie wierzę. Wystarczyło biec cały czas. Ale dobra, to oczywiście lepiej dla mnie, nie? Dobra, wy się bijcie, a ja sobie idę. Nie będę marnował czasu. No i co? Zostały nam tylko dwie zagadki do zrobienia. Całkiem szybko, co? Nie aż tak trudno. Tutaj już jest dziura. Wejdę do niej. Okej. Tej dziury będę musiał użyć na bank.
i to teraz, żeby przechytrzyć go. Ach, pięknie. Ale nie aż tak pięknie. Chmy. Dobra, ja uciekam. Dobrze, że nie zeskoczył. Co tu się wyprawia? Co my mamy tutaj zrobić? Aha. Aha, taka zabawa. Dobra, dobra. Chyba czaję. To nam się przyda. Oj. Przestraszyłem się chwilowo. Dobra. Aha. Dobra, tutaj będzie zabawa polegała na przechytrzaniu skrabów chyba. Wskakując do dziur. Coś mi się tak wydaje. Dobra. I teraz mamy drugiego do przechytrzenia. A jak? Tak, że ja tu muszę wskoczyć chyba. Nie. Kurde, jak ja mam tego drugiego przechytrzyć? Bo nie wiem. Najlepiej by było wskoczyć tam na górę. Aha, już wiem. Wysłać go tą windą na górę. I oni wtedy się tutaj będą bić. I to jest pomysł. Dobra, nie ma sprawy. Oj. Ale dobra, nic nie szkodzi, on za mną nie zaskoczy, nie jest taki głupi. I teraz, dawaj, a Jezus! O, i on teraz jak będzie na windzie, to ja go tam na górę wyślę. Sprytnie. Ha, 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 jedź sobie. I załączę dźwignię, która mnie obchodzi. Coś tam, jakaś dziura się też otworzyła. No i dobra, to w sumie to ja mogę sobie tutaj już wejść. Tak, i one się tu biją, a ja sobie wskakuję do tej dziury i wszystko mi się pięknie zgrywa. Tam były na skale nietoperze, się przestraszyłem, że mi jakiś wyskoczy i mnie zabije, bo to by było całkiem możliwe. I teraz tylko wystarczy zjechać bezpiecznie na dół. Tak jak właśnie to robimy na załączonym obrazku. I jesteśmy wolni. Czyli jak widzicie, te zagadeczki nie są aż takie skomplikowane, a jeszcze bardziej skomplikowane są w Apes Exodus. Ale wcale nie są ani odrobinę mniej przyjemne, więc bez obaw. I co, ostatnia zagadka, nie wliczając ostatecznej. Co my tu mamy? Czyżby już dźwięk? Okej. Jezus.
No, nietoperze to nie są też takie, nie wiem, zwykłe nietoperze. Kurde. Ta muzyka mnie trochę tak przestrasza. Dobra, muszę zdążyć windą uciec chyba widocznie. Ale nie szkodzi. Jestem mistrzem w zdążaniu. Dajcie mi tylko 20 szans. Nie powinno być git. W ogóle nigdzie się tak nie bałem nietoperza jak w tej grze chyba. Kiedyś mi nietoperz wleciał przez okno do domu, zrobił kółko i wyleciał, bo one czają, że ten wysyłają te swoje dźwięki. Oj, głup tasie. Wysyłają te swoje dźwięki, wiedzą, że ściana jest. I on leci, wleciał na chatę. I tak, wysłał dźwięk, ściana, wysłał dźwięk, druga ściana, trzecia ściana, czwarta ściana i wyleciał, nie? Także, nie, to pewnie nie są wcale głupie, tylko... Dobra, jak to musimy zrobić? Tutaj się będzie trzeba przeturlać. Tutaj będzie się... trzeba spaść na dół widocznie. To nie brzmi zbyt zachęcająco, ale tak trzeba będzie chyba zrobić. Haha. Bądź sobie tam. Kurde, myślałem, że będzie wyżej. No i co? Zrobione chyba, nie? Także nietoperze to nie są takie głupie stwory, one wiedzą o co chodzi. No i co? Mamy zrobione. Elegancko. No i co? Pozostaje nam ostateczna próba w skrabani. To było szybkie, gładkie i przyjemne. Chociaż nie tak to zapamiętałem. Zapamiętałem to jako przyjemne, ale nigdy jako szybkie i gładkie, kiedy grałem lata temu. Dobra, no cóż, sprawdźmy sobie, jak to będzie sprawa wyglądała. Tylko najpierw scout from far. Tak, tutaj nam świetliki nasi przyjaciele jedyni w tym okrutnym świecie przypominają, żeby właśnie najpierw sobie zobaczyć, jak plansza wygląda. Dobra, czyli tak, tutaj trzeba będzie dołem najlepiej chyba przebiec, przeskoczyć sobie. Wygląda na razie prosto. Tutaj też dołem chyba się da, na górę. Winda. Winda i od razu dzida w prawo. Na drugą windę. Wskoczyć do góry. I od razu dzida w prawo. I znowu na górę wskoczyć. Parę skoków, turlanko, biegamy. I koniec. Aha, no i tutaj oczywiście... Tutaj są jakieś dźwignie niby. Drzwi trzeba otworzyć. Więc trzeba od razu wbiec, wskoczyć na górę, przechytrzyć. Wskoczyć tam na lewo chyba, platformę włączyć. I potem chyba, znaczy platformę, dźwignię. I chyba potem drugą i git. Dobra, spróbuję. Oczywiście, nie? W tym momencie, co trzeba, guziczek został wciśnięty, ale dam sobie jeszcze jedną szansę w tym odcinku. Jakby pięknie było, ale nie będzie. Dobra, jeszcze jedną szansę, jeszcze jedną. Jakby pięknie było, jakby tak, kurde, poszło, tak na fali, tak popłynął, nie? To by było dobre. To by było takie efektowne, można by potem mówić, że... No, widziałem takiego let's playa, koleś przeszedł tam jednym ciągiem elegancko próbę
świątynię prób w tej Skrabani. Ale jak na razie tutaj męczarnie. A. Aha, taka zabawa. No, drzwi dalej zamknięte. Szkoda, że... O, dobra, zdjęło go. To mamy z głowy chociaż. Mnie też chyba zdejmie w takim razie, co? Dobra, drzwi otwarte. No i Skrabania też zaliczona. My test was completed. I expected to rest. Then the big face revealed the intent of my quest. The two scars together on the back of each hand, they could shut down ruptured farms and restore the lost land. With hand scars complete, the spirits took form. Now my chant had power. Rupture Farms should be warned. Yeah.